trzeba poczekać na rezultaty. Oglądały film pod nazwą Tak chcę być bezpieczny, w którym były poruszone 5 zasad bezpieczeństwa. Następnie były na symulatorze zderzeń, które bardzo im się podobało, natomiast to miało się może nie podobać, tylko uświadomić potrzebę zapinania pasów. Na koniec dzisiejszej wycieczki otrzymały upomniki drobne, czyli opaski sprężyste. Lekcja była bardzo poruszająca. No i też symulator tych zderzeń, że trzeba zapinać pasy, bo może dojść do nieszczęścia. Mi się najbardziej podobał ten pierwszy film, ponieważ tam było pokazane, jak mamy się zachować, czego nie robić i na co mamy uważać. Możemy się tu dużo nauczyć o bezpieczeństwie. Najbardziej podobał się mi symulator zderzeń, ponieważ jest dla nas przestawą, żeby zapinać pasy, bo może dojść do nieszczęścia. No i podobało się mi tutaj. Jest bardzo tutaj przyjemnie. Podobały się mi wszystkie projektacje. Najbardziej podobał się symulator zderzeń, bo uświadamia nam niebezpieczeństwo, jeśli nie zapinamy pasy. Przyszliśmy tutaj, żeby dzieciaki nauczyły się trochę o ruchu drogowym i o bezpieczeństwie, tak? Tak. Się poza akcjami całorocznymi odbywającymi się w trakcie roku szkolnego podejmujemy również z własnej inicjatywy i zaproszeni wszelkie akcje podczas obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży. To do nich kierujemy ofertę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To u nich kształtujemy właściwe postawy i utrwalamy je, by na drodze zachowywali się bezpiecznie i nie byli obojętni na wszystkie inne niekorzystne wypadki. Z jednoczesnym naciskiem na udzielanie pierwszej pomocy, bo z życia codziennego wiemy, że dzieci potrafią się zachować i są odważne, tylko trzeba im pokazać, jak to trzeba zrobić.